Witamy serdecznie, Borsuk i Montek. Gramy na gazie po godzinach live, inaczej Borsuczynka albo Wilczurzynka, retro Borsuczynka, bo dzisiaj kontynuujemy Super Castlevania 4 na SNES-a. Na PS4 w składance Castlevania Anniversary Collection. Montek i Banan są obecni. Montek zmęczony po spacerze, ale jednak Banana chciałby chapsnąć. Witam Jacka Filarskiego. Witam Łukasza Roga. Zapalę, czekamy na naszą klasę. No i kontynuujemy tę wczorajszą przygodę. Zobaczymy. Ponoć gra się rozkręci. Na razie jest nieźle. Raz tak ogólnie no. Witam Darka, witam Grześka Dewana, witam Piotrka Mala, witam ASRT, Retro Chłopa i Marka Bujaka. Dzisiaj nie dawałem nic na Facebooka, bo chciałem zobaczyć, no nie wrobiłem się też troszkę i chciałem zobaczyć, jak to będzie, czy bez Facebooka ktoś się tu zjawi, czy nie. Tak, koło połowy, dokładnie. Witam Retro Ravena. Zobaczymy, jak będzie dalej. No jest to gra przyjemna. Trzeba brać pod uwagę, co tu się dzieje. Co to się dzieje? No, Montek chciał zapalić klawę, tak w takim razie aktywował. No co, widoczko, kocham. A to ty, Carewicz Piotrowi, no to piszcie tam w wiadomości, kto jest kto, bo macie inne niki niż na YouTubie, ja później... Who the fuck is that man? No Marek, ciupie teraz grubo. Castlevania na C64, ale którą retro chłopie? Ja bym chciał jakąkolwiek na Atari, ale nie będzie na ZX Spectrum. Mają Vampire Slayer, to jest silnik do robienia Castlevania i mają te Castlevanie, no całkiem ciekawe. Witamy diabła, witamy. Marek Biliński leci w ten hotel. No super koleś, muszę sobie pościągać jego jakieś kawałki albo kupić jakąś płytę, bo wyprzedał swoje czasy. Dla nas był takim oknem na świat, polskim żarem. Ucieczka z tropiku, do tej pory mam w głowie ten teledysk. A resztę musiałbym sobie przypomnieć na YouTubcu, jak te dyski wyglądały. Z winyla, no Marcin, ty to jesteś, smaki robisz. Nie inwestuję już w winyle, bo widziałem ceny płyt Judas Priest i trochę się za głowę złapałem na koncercie. 260 zł za płytę, to... Fontanna Radości była fajna, ale teledysku nie pamiętam. Pamiętam tę muzykę, tak, piąte przez dziesiąte, ale... Chyba jedynka, taka sama jak na NES. No i fajnie, że trochę chłopi, że jest na Commodore'ka, na ZX Spectrum, a na Atari nie ma. Atari nie ma takich gier ostatnio w ogóle. Może kiedyś, może Bocianu zrobi. No wiesz, no jak nie odpadły jeszcze. No co, chcesz włazić tutaj? Czy bawisz się tam sam? Bo byłeś się na piwnicy. Witam Macieja Z. Witam Pedro Utopię, Oak Duck. Najlepszego chłopaki. No co, chłopcze? Jemy banana, czy leżymy z panem? Jemy banana. Skąd ona taka blada może zje banana? Pamiętacie co? Jeśli chodzi o Marka Bilińskiego, to mam swoją wersję jego domu. O, to było też piękne. No. O, tu się mógłbyś powiedzieć. Dobrze, kocha. No może taka gra cię uśpiła, to może taka dobra jest, Waldemarze. Ja palę spokojnie i zaczynamy. 20 osób to będziemy mieć bez problemu. No co, Motusiu, przynieś piłeczkę, rzucę piłeczkę, czy bananka? Bananka? To mi tu nie wylej kawy i coli.
połóż się, odpocznij, bo tak się zmęczyłeś na dworku, że się o ciebie bałem. Odpocznij sobie, chłopcze. Prześpij się. No, kurczak się gotuje, chłopaki, jest 7:00. O 8:00 mi tu proszę napisać. Kurczak. Tak, witam Van Bastka. Lecimy z retro, SNES 91 rok. Super Castlevania. No, widać, że jedna z pierwszych gier na SNES-a, z takich, no, pierwszych wysokobudżetowych, no, ale i tak niestety to widać, szczególnie w grafice chłopka, w jego animacji. Ale klimat, muzyczka wybitne, grywalność, no, taka sobie. No, retro chłopie, tego też nie powiem, bo ja tego teledysku nie widziałem tyle lat, że Jackie Chana Kung Fu. Teraz w Drogi Diabła masz dwie recenzje Jackie Chana napisane przez prezesową, oczywiście na retronagazie.eu. Masz Jackie Chan Action Kung Fu i Jackie Chan Standmaster recenzje. Witam retrofilu. No przynieś, ja nie będę cię ganiał. Jak chcesz, żebym rzucił, to przynieś. Witam Łukasza. No ale to na NES-a, to dopiero jak będzie, wiesz, NES w akcji, bo na PSX-a to raczej nie wiem, czy będę w ogóle streamował. A, takiej podróby PT, no, też byłoby fajnie, nie? Wchodzisz? No to chodź. Chodź, chłopczyku. No chodź tu, chłopczyku, kochany. No chodź. Położysz się tu z panem, to sobie odpocznisz. Chodź. No chodź, Wątusiu. Chodź, kochany. A i tak cieszmy się, że był ten Pegasus, bo no to ci, którzy mieli komunię w latach 90, to skorzystali na tym. Mączyżyca pan przynosi. No Marku, no nie wiem, jak tam u ciebie w domu, ale u mnie jest odwrotnie. No. Ja i tak tyle, co jak mu usługuje normalnie, to nieraz jak paniczowi jakiemuś. Była wersja piracka z NES-a, teraz to Biały Kruk. Może, ja tam nie kojarzę za bardzo. Witam Michała Szostaka. No dobra, ostatnie dwa machy, kawa i... No to co, diable, tutaj jakieś ściemy dalisz? Segi. Też nie za bardzo kojarzę. No, jak to diabeł, to wiesz, kłamie. Oczywiście żartuję. Rambo, tak, Atari 2600, czy... Wbudowane gry, też miałem Rambo, ale przy przeprowadzce nie wytrzymałem, nie musiałem wyrzucić. Dobra, chłopaki. Pamiętajcie, 8:00 godzina kurczak. Jedziemy. No mogliby. No, jesteśmy tam, gdzie byliśmy wczoraj. To 587 czasu. Ciekawe, jak tu będzie z tym czasem w tej planszy. Możesz ty w mordę jeża, piesku, jakieś psiury. No nie idzie mi tu za dobrze, czekajcie jeszcze raz, bo jednak trzeba... No, kastrowania polega głównie taka kastrowania, na wyczuciu trzeba w odpowiednim momencie uderzyć, bo później nie zdążysz, bo to jest anemik. O, Mątka zainteresowały te psiaki, że wyjął.
No, ja ciebie, bo wszedł na schody i już nie było odwrotu. Dobra, save, ładnie poszło. Tak, tak, konserwuję, widzisz, zakonserwowałem dosyć dobrze. Możesz ty. O, maj. Na muzyczka, jakiś kościół czy jakaś... No ja ciebie, no ten anemik to mnie rozwala. Dosłownie. A czy to oni robią w kole? O! Sejwujemy jakieś wielkie żrandole. No. Ale możemy się spodziewać różnych podróg. Bloodstained według mnie świetna gra. Ja proponuję tym, którzy się nie mogą przekonać, żeby się przekonali, bo ponad 20 godzin miałem świetnej rozrywki. I kiedyś ją pokażę, bo mam w pudełku. Jeżeli Bloodstained by się dobrze sprzedało, to myślę, że tutaj możemy oczekiwać kontynuacji, gdyż no, to jest ten twórca od Symphony of the Night, to jak najbardziej to przyjmę z przyjemnością. Pięknie. O, ja ciebie, nie chwycił się. Tu już jest jeden zły krok, o właśnie, i po nas jeden zły skok. Tak, mam w cyfrze na PS4, więc też możemy zobaczyć kiedyś. Dobra. No nie można, nie można. Jedynka. Była fajna. Dwójka niekoniecznie, Lord of Shadow. Mam ją, tą wersję w trumnie, też będę ją sprzedawał, ale ona jest tania jak barszcz, z jakimiś figurkami, w takim sarkofagu jakby. Mówię o Lord of Shadow 2. Nie wolno się spieszyć. Fajnie skrzypi ten żrandol, chociaż on jest na łańcuchu, to trochę dziwne, że tak skrzypi.
Tak, w dwójce niepotrzebne były jakieś elementy skradankowe i w ogóle jakiś taki świat przyszłości, po co to komu było potrzebne do szczęścia. Panowie, no. Witam Snake'a Pliskena, witam Rafaela. A może tak być, Marku, może tak być. Nie wziąłem tego pod uwagę, wiesz, że tutaj może być drewniany sufit. Wampirzyce. Ojoj, oj. No i co? Wolałem mnie zabić, by... O, ja ciebie, ale wziąłem. Nie wiedziałem, wiesz? Nie wiedziałem, no nie muszę wszystkiego wiedzieć. Nie mam takiej potrzeby. To kto? Karateka przyleciał z Atari. No, no. One będą mnie ścigać. O, tu coś będzie, no ale kurde, jak nie dacie żarcia teraz, no nie, jakąś dwójeczkę dali. No dobra, sejwujemy. Underworld. No są gry, na Play'a dwójkę chyba była. Taka ponoć 7/10. Mi się trochę... Przyjemny był ten film, do którejś tam części, chyba dwójka mi się najbardziej podobała. Nawet ten Bunt Wulkanów był przyjemny, a później już była ta piątka czy szóstka, to już mi się tak nie za bardzo chciało oglądać, ale obejrzałem. Trochę przesadzili z ilością tego. Aha, to są kolce! Dobrze wiedzieć. Kurde lebele, no to jest właśnie cała Castlevania, a to jest właśnie ta Castlevania w najgorszym wydaniu, że jeden zły ruch, bo wszystko jest tak powolne i już nie masz szans na jakąkolwiek obronę. No. Idźcie w cholerę, bo... Witam, Cera. Jak tam, Ceru, ten Green Beret? Dałeś radę, czy... Turururu, czy zmaściłeś? Ja gram pierwszy raz tą Castlevanię, to wybaczcie też, bo... No to jest gracza, którą trzeba znać na pamięć praktycznie. Co tu wyleci, gdzie uderzyć. Aha, kolce, zapomniałem o tym. Ceru nie jest zbytnio konsolowy, to wiesz. On miał PlayStation i tam żeśmy ciupali w NHL-a u niego ostro. Do tej pory pamiętam jak... Chyba... Do tej pory pamiętam jak strzeliłem mu bramkę, jak prowadził ze mną. I strzeliłem mu bramkę w ostatniej sekundzie, jak syrena na koniec tercji już brzmiała, na koniec meczu w sumie. Jezu, energia. Dobra. Tak, timing to podstawa. Pomimo tego, że wszystko jest proste, że niby oni tu za bardzo nie ma skomplikowania pod względem tego, że albo ten cios na prost wszystko załatwia, albo na skos, no bo tutaj za bardzo mechaniki walki nie ma. A tylko niestety wolność zadawania ciosów powoduje, że timing jest tu niezbędny. Kluczowy wręcz.
Przez to ta gra jest taka troszkę topolna, nie ukrywajmy, że nie jest. Dwajmy toperze, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Znaczy, jak się da zabić, bo nie próbowałem nawet. Da się, ale ja się z... unikam cały czas. Ha. Ale następni wyszli. Wiesz, jakbyś w 91 roku tę grę miał, to byś grał do oporu pewnie. O ja pierdykam, zapomniałem o nich. Zapomniałem o nich. A jeszcze się odwrócił się jeszcze. No dobra, idziemy stąd, bo... A nie, tu nie jest koniec planszy, tylko jeszcze teraz do góry i w prawo. Dobrze. On musiał mi zrobić, w tym momencie musiał mi zrobić, naprawdę irytuje mnie tak na powoli. Musiał mi zrobić cios ten kręciołka, wiecie? Dobra, mamy to. No, zahaczyło mnie, no na pewno. Dobra, save. Ale tu jest do przesady, wiesz, bo w niektórych grach to jeszcze, no, źle strzelisz, źle uderzysz, masz szansę odskoczyć, cofnąć się, a tutaj jest do przesady przez powolność chłopka w ambasku. Tyle retrogier, co ja przeszedłem na jednym kredycie. Oczywiście ona jest do wymasterowania, tylko ona jest do zapamiętania po prostu i to dobrze. Jak grasz pierwszy raz, to nie masz szans. Bo tu powolność akcji powoduje, że złe wykonanie ataku może może skutkować stratą dużej ilości energii. Źle strzelisz krzyż na całe życie. No tak, masz rację, co? Dokładnie. Ty się ciesz, że dobrze strzelałeś. Chociaż ja tam nie wiem, może masz jakieś krzyżyki. O ja ciebie. Tak, no pewnie tak, jak masz wszystko obcykane, wiesz, grasz, powtarzasz, dochodzisz w nowe miejsce, zabiją cię, znowu powtarzasz. To pewnie tak jest. Jak grasz pierwszy raz, no to nie wiesz, co wyskoczy i tu już źle uderzysz i jest trudno. Ja zdecydowanie wolę Castlevania metroidvaniowe, chociaż no, Bloodlines w porównaniu z tym tytułem to jest rewelacja, no i tam mi się grało bardzo przyjemnie. No, jeszcze trupek, no. No i takie właśnie chwyty jak w Joseph Goblins, że błąd. O ja ciebie. Witam Piotra Kaczorowskiego. O, jest jedzonko, pięknie. A czemu ja mam gadam z strony, jak mam PayPala, powiedz mi? Nie widzę potrzeby ogarniać strony z donatami. A stronę mamy Retro na gazie o retrograch.
Ale mówi, że w donate'ach byłoby więcej. Ale donate'y no to jest takie no... O, jak zaczęli chłopaki. Z grubej rury. Dobra, save. Jeżeli ktoś ma PayPala, to ma możliwość wsparcia mojego kanału. Informacja jest pod każdym filmem w opisie, na banerze oraz w opisie kanału. Solar, Soldier of Light, o tym mówicie? A ja ciebie, tu się patrzę, tu ten gościu się wyłonił. Więc to tak trzeba jednym okiem zerkać tu i tu. Oni będą wstawać, bo to są te czerwone trupy. Pamiętam, jest Castlevania Lament of Innocence, która była świetna. Chyba najlepsza Castlevania 3D według mnie, bo taka Castlevaniowa jednocześnie, czy Metroidvania, a też 3D na PS2. Tak, tak, ale wiesz, no tak, tak, ci mówię, to ja do końca takich rzeczy nie jestem przekonany, ale jeżeli mówisz, że to mogłoby... Jak ta strona się nazywa? Tam napisz, może nie tutaj adresu ci nie wyświetli, tylko napisz nazwę, to chłopaki powiedzą, czy to warte, czy nie, bo no ja też się muszę rozeznać w tym temacie. No, wchodzi, bo to jest no. Kocham to. Kocham to. O, coś mamy. Jest, no cudnie. Napisz tą nazwę tej swojej. To ja się zapytam chłopaków, czy oni to kojarzą, czy jak, bo... Wiesz, jeżeli jedna osoba mi poleca, to ja tak podchodzę do tego sceptycznie. Nie to, żeby nie miał do ciebie zaufania, tylko tak, tak wiesz, no, ja jestem nowy w tych sprawach. Jakieś donaty, jakieś... Dobrze, Tomaszu, no to... To jak to się... Czekajcie, ja to sprawdzę i wam powiem, bo... I wy mi powiecie, chłopcy... Bo tu mi Tomek napisał pod filmem, jak to się, strona się nazywa. Ja tu dopiero 3 miesiące temu zacząłem streamować, Tomku, to wiesz. To wiesz, jak jest, nie? Typli. O, jest. Tak, to chyba to. I mówicie, że to jest dobre? Słyszę, tak. O, kuźwa, poczekajcie. To nie wiem, gdzie mi to tam... Że to jest dobre, tak? Nie mam PayPala, aha. No dobra, będę to ogarniał. Retrofilm mówi, nie ma pojęcia co to. A tu co się dzieje? Czemu on tak stoi? Jakieś ręce? Ruszy do mnie, czy o co tu chodzi? Solar, tak, Silence Hina, Solar Warrior albo Soldier of Light, różne były tytuły. SMS, PSC, PayPal. No zobaczę, panie Tomaszu, skoro mówisz, że to może mi pomóc, to jak najbardziej sprawdzę, to ty mi to poleciłeś wczoraj, no to nie dziw się, że jeszcze nie ogarnąłem, bo no, byłem w pracy, byłem z psem, byłem, wiesz, w paru miejscach i jestem teraz. To ogarnę, może przez weekend zobaczę, z czym się to je. Tylko wiecie, czy ja się z takich donate'ów będę musiał rozliczać, czy jak to będzie? I no miłość, a nie kasa. No to ja miłością żyję całe życie, tylko różnie na tym wychodzę, teraz jest dobrze. Ale to wiesz. A zobaczymy, czy czegoś tu nie ma. Chyba jakiś bosik będzie. Ło! Stół mnie zaatakował. To takie klimaty troszkę Splatterhouse.
Rozumiem, o co chodzi, Tomaszu, rozumiem. Dobrze, Tomku, dziękuję ci bardzo za pomoc i ja to sprawdzę. Tak jak mówię, ja to dopiero niedawno zacząłem streamować, ogarnąłem to w miarę, a oprócz tego... Kuźwa, zagadałem się. A oprócz tego, no PayPala ogarnąłem, nie? No nie, to poszło za słabo. Ci, co mają PayPala, to mogą już mnie wspierać, to jak najbardziej. Chyba jakieś pary latające. O rany, co tu się wyprawia? Poczekajcie, jeszcze raz trzeba spokojnie. Kurczę, no ja zapominam o tym stole. Patrzę się tu, co piszecie i kurde, zapominam o tym stole. Czekajcie, trzeba, bo ich może wykończyć. Aha, na dwa strzały oni są, powolutku. No, zahaczył mnie jeszcze jak był. Dobra. Będą mi tu bruździć później. Dobra. Ogarniemy, ogarniemy, panie Tomeczku. Dziękuję. Dojdziemy do 1000 subów, ogarniemy retro konsoletę. Żeż wy w mordę jeża. Panie Tomku, no myślę, że jak na 3 miesiące subów to jest nieźle, wiesz? A nie chcieliśmy żadnych darowizn, nawet na retro na gazie, żeby nam ktoś nie zarzucił tego, że wpłaca jakieś darowizny i czegoś oczekuje tam, wiesz? My sobie jak na stronę całkowicie hobbystyczną retro na gazie, to znajdź lepszą stronę o retro sprzętach. W ogóle znajdź lepszą stronę o retro grach, przepraszam, nie sprzętach, o retro grach w Polsce. Proszę cię bardzo. A to, że nie mamy tam donate'u ani żadnego PayPala, to tylko świadczy, że za darmo, za damski H, odwalaliśmy kawał dobrej roboty. Diabeł, to założysz drugie konto i będzie 1000. Tu jest jakaś para. No właśnie. Oj, oj, oj. O, Time 9. No kuźwa, nawet przecież było nawet szybko. No to i taka będzie tutaj game over. No, a to nie ma co walczyć, tylko zobaczyć, co tu kaman. Ciekawe, skąd zacznę. Dzięki, Van Basku. Stąd, dobra, sejwujemy się i... Bo tam nie było już szans czasowo tego ogarnąć. Ciekawe, czy będzie dodatek jeszcze raz. Marku, no musi być jakiś cel założony taki, że wiesz, że to widać, że to ma sens, nie? Bo przecież tak to mi wystarczy garstka, to wtedy ja zostaję przy PS4, a nie kupuję kamer, graberów i wiesz, innych rzeczy. Kurde, znowu się zagadałem. No. Bo to jednak jakiś tam, wiesz, no kamera nie jest tania, 4K, światła, czy jakieś tam grabery, mikrofony i będzie 1000 euro, to ja widzę, że w tym momencie jest sens, nie?
czuwam. A to rujnuje portfel. O, no tak, no masz rację. Ale to tak jak mówię, promocje nie ma co, to są tylko gry cyfrowe, jeszcze dodatek, więc tu nie ma co szaleć. Promo i jedziesz z koksem. No dzięki panie Tomaszu, no. Monetyzację mówisz. Ale to wtedy nie będą się tam reklamy jakieś wam wyświetlać w trakcie live'a? Na bitcoina, będę kopał bitcoiny, wiecie, tym Atari 800XL. Ujrzesz wy dziady. A tu jeszcze stół, no nie wierzę. No co zrobić, no. Mamy jakąś tam renomę, wiesz, z retro na gazie, ze zlotów, no to... Mamy też renomę, że nieźle w niektóre gry gramy, no akurat Castlevania do nich nie należy. Aha, nie mam żadnych pod R-ką, ja rzucam te topory, a tu nie mam nic. A tu chłopaki nic nie mam. A, no dostał, dobra. No, Commodore muszę uruchomić, tak do sprzedaży idzie, to Commodore mi wykopie trochę bitcoinów. A, na powtórce. No to dobra, włączę tą monetyzację też, skoro mówisz. Nie ma sprawy. Bo to chyba od iluś obejrzeń dopiero jest możliwe. Chłopaki, ja dopiero raczkuję w tym, żałuję, że wcześniej nie uruchomiłem tego kanału. Ale to tak dopiero myśmy tak z Arkiem 3 lata. No i później wpadłem dopiero na pomysł, żeby, bo to też czas potrzebny na to wszystko jest. A teraz praktycznie wszystkie inne hobby poszły się kochać, za przeproszeniem, i zostały te live'y, bo, no bo nie ma czasu na inne rzeczy, nie? Praca, retro na gazie i live'y i jest już pozamiatane, a jest dodatek, czyli to można w nieskończoność. Robilibyśmy. A czemu mnie tam nie chcesz, żebym uczestniczył w tym? Wojt jest lepszy w dużo gier ode mnie, Ceru też jest lepszy w dużo gier ode mnie, więc ja bym chętnie też się z nimi zmierzył jeszcze, no tak mnie skreślacie od razu. Brygara to nie ma szans z Wojtem, co ty do Ceru by ten, a zaś z Cerem nie ma w inne gry szans. Dobra, mamy to. Odwódki na czas, no to chyba nas załatwisz, Ceru. Raczej nie było na ciebie bata w liceum już, to co, chłopie. To ja tu nie widzę zawodnika. Jedyny zawodnik to jest mój szwagier, Siwek. To jedyny zawodnik, który cię pozamiatałby. Jakiego znam. Więc nie fisiuj, bo pójdę po niego. A tu jeszcze jest. Ale mędy, no. Ale durniej upadł. Ło, jeszcze z mieczami mi tu wyskoczyli. Uff. A myśmy robili turnieje w Waldku. Robiliśmy turnieje tu czteroosobowe, sześcioosobowe. One są na kanale Larka, Larkadiusz. I tam masz gramy na gazie turniej live. I były dwa albo trzy takie turnieje w gry na Atari. No głównie chyba w gry na Atari były te turnieje, ale możemy zrobić kiedyś automatowy turniej, to ja nie widzę przeszkód. Wojt, ja, Larek, Ceru, Ślepy, Repi, 6 osób i ciśniemy, no. Wszystko mamy być kroczkami, panie Tomaszu, no zaczęliśmy z grubej rury, 3 miesiące, 400 subów, 40 widzów, 50 nieraz na live, więc myślę, że bardzo dobry początek, wiesz? Huźwa, to jednak trzeba tutaj na górę wchodzić, bo to inaczej nie ma sensu żadnego. I ucieczka chyba tędy, a nie trafiłem. Rygar jest bardzo trudny, ja spasowałem, bo nie chciałem łamać arcade sticka. Ale podziwiam Wojta, bo on tam grał jak cyborg.
Kurdelebele. No nie no. Jeszcze tu we mnie, no dobra. Monty to by piłeczka i patyki, to jest mistrz. Nie ma sprawy. Pomyślimy kiedyś, ja muszę, wiecie, no teraz mamy te dwa live'y. Ja Larkowi przedstawię taką propozycję, żeby zrobić jakiś turniej arcade kiedyś, z gry arcade. Czekajcie, pogadamy za chwilę, ja ich zabiję, bo będziemy gadać, jeśli będę patrzył tu i tu, to nie damy rady. Nie skomercjalizuje się, retro na gazie się nie skomercjalizowało przez 6 lat istnienia, mimo 150 tysięcy wejść miesięcznie. Nie ma tam ani jednej reklamy, ani żadnego donate'u, ani nic. Teraz się pojawi PayPal, bo jednak serwery kosztują. O, dobra, czekajcie chłopy. Moim wygadać to godzinę, to będę siedział. No jeszcze mi tu jakimś mędziarstwem rzucili. A jeszcze tak. No kurde lebele. A nie, no jeszcze żyjemy, dobra. Gdzie oni są? Tu. Zakochana para Jacek i Barbara. No to planujemy, tylko no to czy to jest, tam było otwarte przez chwilę, nie wiadomo, zaraz znowu nowy lockdown, więc ten turniej live, który chcieliśmy zrobić na żywo w Krakow Arcade Muzeum, może wiecie, może on się okaże, że będzie w 2025. No dobra, na chama z nimi poszedłem i tyle. No, się będę produkował. Po chłopach, raczej po parze. To by była kobieta i mężczyzna. Teraz weszliśmy w jakąś odnogę z tej głównej mapy. Szósta czy siódma? 5, 6, 7 chyba plansza. Witam zaawansowanego użytkownika. Robimy save'a. Ja idę się załatwić. Przepraszam was bardzo, zaraz będę. O, mistrz kurczaków. Masz rację, Mareczku. Montek to mistrz kurczaków. Tak. No raczej no myślę, że nigdy mnie nie posądzicie tutaj o komercję. Dla mnie pieniądze nie są już tak ważne w życiu, jak były. Dlatego tak jak mówię, ja tutaj tylko z tych darów no, przez PayPala raczej myślę, że nigdy do tego nie dojdzie. Nie pójdziemy ten. Ja po prostu tutaj gram, z wami gadam, bo was lubię, a tak bym sobie grał, a tak to sobie razem gramy, gadamy, śmiejemy się, wspominamy stare czasy i o to tu chodzi. I klimat taki swojski będzie zawsze, czyli ja plus Montek, fajka może zniknie. Ewentualnie Montka, fajka się pojawi. Co budy? Co, Matusiu, chcesz iść na balkon?
Chyba jednak nie. Widzę, że ta banana się patrzy, no to ja ci go rzucę. No, bananik. Fu! No, nie bardzo. No co, a gdzie piłeczka? Przynieś piłeczkę. Smutna koleżanka odwiedziła. Dobrze, panie Tomku, tak jak mówię, popracujemy nad tym. A właśnie, a propos karmy do pila pieska, to idę mu dać jedzenie, mimo że jest za 15. No, myślę, że będzie dobrze, bo tam przed 7 włączyliśmy. Jemy, Montusiu, nie? To zaraz będę i zaczniemy to za jednym razem. Fajkę i karmę. Montuś, jemy. Chodź. Montusiek. A tu jesteś, dobrze. Chodź, kochanie. Kurciacio, twój ulubiony. No masz. Masz, kochanie. No co? No ciągle, wcinamy. Wcinamy, chłopie, jadłeś o 15. I co? Już zbrzydł kurczaczek, zbrzydł niedobry, tak?
No, dawaj, jemy, chłopcze. No, zaraz będziesz 3 minuty go opierniczał całego, no. Wcinamy, kurczaczka. No, wcinamy, Montusiu. No, jemy, kochani, jedz. No, skórka dobra, no. Kurciacio, no pyszny, no przecież twój ulubiony. Zawsze trzeba zacząć cię karmić, zawsze. No przecież Montek by chciał, nie wiem. No, Montusiu. Dobry, pyszny, no. Pychota, tak jest. No, mordko, może za gorące? Nie. Dobry, kurciacio. Pychotka, no widzisz. No, proszę. Tak jest, dla Montusia, no. Moje kochanie, malutkie. No chodź, zjesz całe, chodź. Chodź, zjesz całe tutaj, masz. Całe dla ciebie. No, wcinaj, czekaj, on tak jeszcze mam trochę tłustą rękę. Wcinaj trochę, nie wcinaj. No jest, kochanie. O, przepraszam bardzo, już jestem. Hej, Montek wcina. Wie, Marku, już ktoś tu mi mówił, nie wiem, może ty nawet. Dobra. No, znowu fajna muzyczka. Czekajcie, bo jakiś komunikat dostałem. Co ta książka? Nie wiadomo. Je, on je, ale te wołowe je. Bez problemu. Czy wieprzowe, ale z kurczaka mu nie daje. Tak, bo tamte on sobie kruszy. Czekajcie, bo tu mnie zasypuje ktoś SMS-ami. Przepraszam bardzo. Thank you.
Fajne, to ta plansza mi się podoba, jakaś biblioteka, jakaś taka opętana jakby, jakieś duchy, rycerze, to fajny klimat jest. Kurczę, ale no. Nie tak, graficznie gra jest w porządku, oprócz bohatera i przeciwników. Szczególnie animacja jest fatalna. A tak to jest elegancko, no, ale na przykład ten rycerz też no, wygląda no, trochę jak jakiś blaszany drwal. A mam krzyż wziąłem, dobra, super. Ciekawe tutaj, na dół jednak. Jakiś demon. Co? Jakiś motyl. Ożesz ty w mordę jeża. Montek, czekaj, no to co, wchodzisz, idziesz na ten balkon czy nie? Pojadłeś, no to na balkon. Fru, chłopcze. Tu się chyba na skos jeszcze w dół dało uderzać, nie? A chociaż nie jestem pewien. Nie bardzo. Żeż ten mnie zahaczył. Dobra, to zrobimy save. To wszystko nie wolno mięsa, też psu nie wolno te... Szpinak, bo to fit mój wcina wszystkie kości, nic mu nie jest. No. Z kurczaka mu nie daje, a tak to no, czekolady mu nie daje, słodyczy, a tak to tam mój ojciec go podkarmia takimi rzeczami, że... Szkurdelebele, nie mam na nich pomysłu. Witam, Repcio. Repcio, obczaj też stronę taką, tutaj ci pan Tomasz powie, bo... ma taką stronę, gdzie można sponsorować w różny sposób, nie tylko PayPalem. Tajny, czy jak to się zwie? Jużesz ty w mordę jeża, ty. Czekajcie, jakbym sobie tu spadł i nie byłoby lepiej? No, szybciej. Ach, te ptaki to mnie, czy te motyle to mnie irytują bardzo. Typli, o, typli. Dobra, save'a zrobiło. Już nie będę tu powtarzał tego momentu, mimo że dużo straciłem, mamy 6 żyć. Bo to naprawdę irytujące te... Ciekawe skąd zacznę. Jak zacznę stąd, to idę dalej. Dobra, okej. Okay. Tipon... No nie no, to trzeba panowie się zdecydować na jedną rzecz, która jest lepsza ewentualnie, a nie na 15 stron. Dobra, tamtych gości olewam, tu idziemy po tych książkach. Pyk. A, jest, mamy to. I ten się... Tu trzeba na szybkości, no i na książkę, tak jest, save'ujemy. I co tam, Repcio, słychać? Dzieci położyłeś spać, czy jeszcze? Czekajcie, o tym wstanie, dobra. Ty, mamy to. O, klimacik jest, obrazy jakieś. Ta, pewnie ta zmora wyjdzie. Kobieta o twarzy konia. Nie. Ło, więcej was matka nie miała?
Czekajcie, a tu może, bo tu nieraz w tych schodach jest, poczekajcie. No właśnie, mamy to. Żarcie całe. Sejwik. Jakieś piekielne ogary. Tytuł lepszy. No i elegancko, Pedro Utopia. Kurde, tych wychodzi dużo. No gościu wchodził tyłem po schodach, ale udało się. Młotkiem dostałem w łeb maczugą, ale jest jedzenie, no i dobrze, to sejwujemy. A to co za cholerstwo? Ale bzdura. Dobre na łydki. A ty nosiłeś celu te odważniki na butach za modu? Żeby wyżej skakać, czy jak? Nosiłeś? Przypomnij mi, chyba nie nosiłeś, nie? Tak skakałeś od łebka. Taki skoczny byłeś. Najlepiej to po piwo skakałeś na przerwę. No już sztyw, dobra, mam cię w tyłku. A, nosiłeś, no dlatego później piłkę do kosza pakowałeś. Cwaniaku, no nie, no też miałeś wzrost. Masz. Przepraszam cię. Witam Seba77. Ja tak z Serem sobie pozwalam na więcej, wiecie, no bo to jest mój kolega z liceum bardzo dobry. No i mogę powiedzieć, że do tej pory bardzo dobry. Tak, Super Castlevania 4, drogi Sebastianie. Czekajcie, coś znowu mi przyszło. Coś mi czasu pewnie braknie na bosie, no ale dobrze, żyć mamy nawalone tyle, że damy radę. No tak, a pamiętasz, Ceru, to przychodzę, kurde, przychodzę kiedyś do szkoły, kurwa, nie ma nikogo z mojej klasy, szatnia pusta, zawsze w szatni to się gadało przed pójściem na lekcję w liceum, nie? Wiesz co, tu jest grane, ja się trochę spóźniłem, mówię, kurtek, nie ma nikogo, nie ma, ta kartka zawieszona, jesteśmy w Kmicicu. Grubo było. No pod względem takim zgrania się, tą klasę mieliśmy fajną, no nie powiem, że nie. Pod względem urody
naszych kochanych koleżanek, to dopiero jak się wypowie, bo ja tu na wizji nie mogę może. Nie mam żadnej broni dodatkowej. Aj za wcześnie. Dobrze. Aj za wcześnie. Albo ty, albo ja. Leżeć. Tak jest. Witam, Olskan PS4. Będzie oczywiście, ja go bardzo lubię. Już się oswoił z kamerą, to wiecie. Jest wariat pozytywny. I dobrze gra w stare gierki. Jeden z lepszych, jakich znam. Książki, chyba encyklopedię. O, jaka fajna grafa. Tak mi się wydaje, taka kolorowa i w ogóle jakieś podziemia, lochy jakby, pająki. Ceru, może pochwal się, bo tu mi się chwaliłeś, jaki odbiór był twojego live'a u nas przez twoich znajomych, przez twoją rodzinę. Bo tu chłopaki nie wiedzą, ja to wiem, bo mi SMS-y pisałeś o 3:30 wtedy. Witam Jakuba. Ajajaj, cholerstwo jakieś. Fajna plansza, ta chyba jedna z lepszych plansz na razie. Czterysta dziesięć czasu. Nie zauważyłem tego dziadostwa. Patrzcie, nie dają mi żadnej broni przez tak długi okres czasu tej dodatkowej. Możesz ty, oko, spadaj stąd. Rozumiem, że to są te kolczatki, to mnie będą załatwiać. Save. Aha, no i to są kolce pod windą, od razu zabijają. Jeszcze mi tu. A, cholera jasna. A kiedyś zrobimy sobie to Haunted Cast. O, znowu na szybko poszedłem. Haunted Castle Arcade. A te tak srają u góry. Gincie, mędy. No patrzcie, teraz akurat mi... Spokój. Jasna morda. Dobra. T
Tęsknię za planetą Alfa, bo to zawsze możesz sobie odtworzyć, wiesz, no przeszliśmy całe, co tam więcej robić, no... Ale będą podobne indyki, panie Tomku, nie martw się o tym. Oto... Aaaa, no takie zagranie nie fair. Napluło na mnie i... Jest kurczaczek, dobrze. Testuję amnezja Hayes. Też fajna plansza, podoba mi się. To jest głupotka, no. Ale niech będzie. Niech im będzie, że te kolce mnie zabijają całkiem. Ja tam w lewo chyba nie ma po co iść. Raczej nie, chyba na to wskoczyć i... A na górę, no jaki jestem głupi, przecież na górę mogę wskoczyć tutaj, na nie. Durna pała ze mnie. Chyba tak jest. Już po wtokach. No a teraz co tam zejść? Zszedłem, a tu akurat... O, jeszcze miecze jakieś z góry. Wiesz ty kurde mendo, ty przepraszam bardzo. Dobrze, że mam papierosy i już myślę o nim, bo tak to byłoby trudno wytrzymać. No. Trzymaj się, hrabie. Tutaj wymsknie jakaś panika lub co innego, ale no nie dzisiaj akurat, ale przy jakimś biciu rekordów to... A, udało się. Dobra, tu coś będzie. Jest żarełko. Sejwujemy. Konopie, jak już widzę, rozmawiacie, no to grubo się dzieje. Ale legalne, na szczęście, no. Właśnie takie zagrania są bardzo nie fair, że coś się zapada, w tym czasie nie topesz, on cię raz dotknie, no i masz praktycznie po życiu, no bo po co?
Ale tu się da skakać po tej wodzie. Nawet nie wiedziałem. No tyle energii. Tyle energii mi zeszło. Pamięciuga po prostu i to gruba. No. Dobra, nie jest źle, idziemy dalej. Może tak być. Montek, co tam marudzisz? Tu ta menda wyszła. No i co? Nie przeskoczę. No i co? I co ja mam zrobić? Aha, może pokręcić. Pokręcić wora. Dobra. Czekajcie, mątka wpuszczę. A już wino jest bezalkoholowe i rekreacyjne, rzekłbym. To niedługo wódka będzie. To jest jakaś głupota, jak można pić wino bezalkoholowe. Ale ponoć kierowcy piją nieraz. Mątek, nie zasłaniaj światła. Chodź no tutaj, chłopcze. Tak, robią te bzdury bezalkoholowe właśnie takie. Wino, wódka będzie, drinki bezalkoholowe. SMS-y ze sztabu, tak. Zbawuj cera. Taki SMS. Oj. No, człowiek się spieszy, to się diabeł cieszy. Nie diabeł? On tu jeszcze jest, czy go nie ma? No kuźwa mać, no tak na stykulca to jest, że tam zahaczam o sufit. Tak to ma być ponoć. Mają zamknąć PS3. Czekajcie, tutaj się musi podnieść na maksa. Pyk, jest. No i tu musi być na dole na maksa, ja muszę skoczyć z krawędzi. Społeczności wszelakie wyłączył na PS4. 152 sekundy, pewnie znowu czasu braknie. Czekajcie, sprawdźmy, czy czegoś nie ma. Nie ma. Sejwik. Dalsza bardzo fajna, o są krzyżyki, to może je sobie... damy radę, daliśmy. Bardzo fajna. Zaś kurczę, winda, która musi mieć na górze kolce, no ale... O właśnie. Myślałem, że się schylę pod nią, ale trochę za wysoki był. Czuprynę mu przerysowało. Ponoć całkowicie, wiesz? A tu jeszcze jakiś ciulik wyszedł, przepraszam was bardzo, bo no jak nie znamy tej gry, no to jesteśmy w dupie, no bo tutaj widzisz, tu musiałbyś iść i co chwilę stawać, bo kropla,
Trzeba ją po prostu mieć opanowaną pod względem tego, co gdzie wyskoczy. No, zakupione to zainstaluj, to jeszcze je instaluj Seba. Póki PS Network działa, to wybierz te, które chcesz i instaluj. Dokupuj dysk twardy, instaluj wszystko. Ja też muszę w sumie sprawdzić, co ja tam... Trzeba będzie je mieć na dysku, wiesz? Seba. Ajajajajajajaj. Mam jakieś kolce znowu. PS3 to nie sprawdzało w żaden sposób, czy jesteś z internetem połączony w nie... to oprócz tych grach online, wiadomo, to jak na dysku masz, to możesz uruchamiać, nie? Aha, to się przesuwa jeszcze. Kuźwa, no i po jednym strzale tu giniemy, no świetnie. Trzeba to obczaić, jak to się przesuwa. Jest kurczaczek, dobra, sejwujemy. A PS3, aha, ja mam tam wbudowany dysk. Myślałem, że wykorzystuję zewnętrzny dysk, ale to nie jestem pewien. Ja mam tam 1 tera wbudowany, to luz. Mogę iść na kolanach? Co ty gadasz? A? No nie bardzo. I tak mnie dziadnęły. Ojej, ojej, chłopcze. No, Bloodline jest dużo lepszy, no parę lat różnicy, ale ta gra to typowa pamięciowa, którą trzeba było znać wcześniej. Jak się gra pierwszy raz w ten tytuł, to jest cholernie irytujący. Taka anemia pamięciowa, źle uderzysz, źle skoczysz, od razu zgon. Ale klimacik jest i muzyka, no to tyle. No jak się czyta, co piszecie, to tym bardziej te kolce są zabójcze. Jest, udało się. Mamy bossa, dobra. I toporki. To jest platforma, nie. O, Frankenstein. Wszystko jest dostępne na dyskach.
poza tym nieraz jest dużo droższe. A cyfra to jest droga, tylko to jak się w promocji kupuje indykator w cyfrze, to można go wywrywać tanio. A jak się go chce kupić w wersji limitowanej w boksie, to jest drogo. Ja się pozbywam, tak jak mówiłem. Nie to, że tutaj kupcie sobie co chcecie, nie patrzcie na mnie. Ja już miałem dość tego, że w każdym szufladzie miałem gry. To jest koszmarek. I przechodzę tylko na promocje cyfrowe i koniec. Ła, wow, te duchy to jest tylko tło, a ja jakieś ucieczki, uniki. No, ładna plansza kolejna. Jakiś skarbiec. Czekajcie, muszę iść do toalety, przepraszam was bardzo. Ale jak ci usuną? Z czego? Z dysku ci usuną? No przecież w przypadku PS3 to masz je na stałe, ściągnięte i już. No to odłączasz się od netu i możesz nie grać. No nowości to są kosmiczne ceny, no ale jak w przypadku, jak ja gram w Indyki, to wiecie, no to się czeka na promocję minus 50 w górę i już jest zjadliwie, nie? A jak tak, wiecie, jakby się chciało nowości kupować cyfrowe, to trzeba być, no, pierdychniętym na łeb. No, to wtedy jest źle, Seba. To wtedy jest źle. Więc pobieraj. Leć pobieraj szybko. Co, Montuśku? Gdzie masz piłeczkę? Gdzie piłeczka? Szukaj piłeczki, kochanie. No szukaj, no chodź tu do mnie, chodź tu się położyć do mnie, chodź, smutasku, albo prześpij się, bo byłeś na dworze, zmęczyłeś się. Tak, to się będzie w takim kierunku rozwijać, granie w chmurze i usługa i tyle. Wiesz, ale z drugiej strony, jak tak patrzę, ile pieniędzy straciłem, kolekcjonując gry pudełkowe, to ja bym wolał teraz abonament taki, jak jest na Xboxie. Jak on się nazywa? No, mam na końcu języka, przypomnijcie mi. 40 na miesiąc i dziękuję, i gram sobie, i nie wydaję więcej pieniędzy, i mam to w tyłku. Jak sobie przypomnę, jak sobie pomyślę nad tym, ile pieniędzy wydałem na gry pudełkowe, gry wszelakie przez swoje życie, no to chyba nie wiem, na co więcej wydałem. Game Pass, no. To może na wódkę więcej poszło. Kiedyś. No. Ile się kupowało na premierę i do tej pory w folii leżały. Po 200 i ciul. 250 za Dishonored na Xboxa 360 w folii. Do tej pory w folii leżał. Kiedy była premiera Dishonored 1. Ojeju, co to jest za część? No tylko te, które, wiesz, Piotrek, te, które nabrały wartości, jakieś PS2, PSX, GameCube, Dreamcast, to tak. A te na przykład PS3, Xbox 360, Xbox 1 albo PS2, takie tytuły, które były popularne, to są pod... Bayonetta 20 zł na Xboxa 360, no... Po 10 zł Singularity, no panowie, szanujmy się, to a ile na to poszło kasy wtedy?
Więc nie ma opcji, że jak ktoś jest namiętnym zbieraczem, żeby chyba, że zbiera same białe kruki i wiecie, albo w grę w folii ich nie rozpakowuje białe kruki, ale jak ktoś był zbieraczem namiętnym i grał w te gry, to nie ma opcji, żeby tutaj mu się to zwróciło. Jest do tyłu i to w ciul, za przeproszeniem. No, Piotrek ma, na PS3 to musisz mieć jakiś właśnie biały kruk, taki 3D do Game Heroes, czy jeszcze większe białe kruki, takie szmapa czy coś, to tak. Jakiegoś Japończyka czy Strider z Japonii sprowadzany na płycie. A jak masz to tam, a jak masz takie popularne, to pff. To są śmieciowe ceny, no. Więc ja teraz, tak z perspektywy czasu, jak człowiek, wiadomo, bo człowiek, ja też podchodziłem do tego kiedyś, że muszę mieć w pudełku, wiecie, okami, nie dość, że na PS2, to jeszcze na PS3 z angielskim napisami z Hongkongu czy z Japonii wersja w pudełku, nówka w folii leży tam. Też tak podchodziłem. Ale ja bym sobie przypomniał, jak sobie bym pomyślał, że Game Passa bym kupił jakiegoś wtedy coś takiego, jakby PlayStation miało, czy i 40 zł na miesiąc bym wydawał, i bo ja i tak tych gier nie ograłem. I do 99 nie wróciłem. Ale tak mówię, to jest moje zdanie. Wy miejcie swoje, żeby nie było, żebyśmy się tutaj jakoś namawiali. Nie namawiam w zupełności, tylko swojego doświadczenia mówię. 99% gier nie odpaliłem ponownie. Przeszedłem może z tego 60%. 40% nie zostało przeze mnie w ogóle skończonych. Z 20% nie zostało nawet rozpakowanych. No to ile ja bym pieniędzy oszczędził, jadąc na jakim Game Passie i grał w to, co tam wrzucają, 120 gier, jak tam jest, pah, to bym sobie jeździł teraz takim samochodem jak Cerro, albo i lepszy. Może tu sklep nie będzie tylko działał, wiecie, do kupienia to nie będzie, a do ściągnięcia to będzie. No, właśnie to jest, wydaje mi się, że ludzie na to narzekają, a to chyba tak to pójdzie, jak te właśnie filmy. Ile się wydawało kiedyś na filmy DVD, a później w sumie dobrze, że ten Blu-ray wyszedł, bo mi uświadomił, jakim byłem debilem. Bo jak później sobie miałem przerzucać bibliotekę na Blu-ray, to stwierdziłem, no panowie, szanujmy się trochę, ale dosyć. Bo już były VHS-y, DVD-ki, a później Blu-ray'e, więc teraz mamy streamingi i no, jesteśmy jakoś tak uzależnieni od tego, co oni dają, ale koszty są znikome tego. No i tak samo będzie z grami w przyszłości, według mnie na pewno tak będzie, że to będą takie platformy streamingowe w chmurze lub takie właśnie sprzęty z dedykowanymi abonamentami i tyle. No. No Marek, wiesz co, ja z perspektywy swojej inwestycji, to tak jak mówiłem, musiałbym tylko białe kruki zbierać. A że się na przykład lubiło jakieś serie takie popularniejsze, to jakieś Halo się zbierało i te Halo to... Poproszę cię, 10 zł, 9,90. No. Witam, Adrian Szewczyk, więc ogólnie, perspektywicznie zbieranie gier to jest się do tyłu, jak zbierasz je namiętnie, 1000, 2000. Chyba że się skupisz na właśnie na samych rarytasach, samiutki, no bo jak kupiłeś Projekt Zero w tej grubej obudowie za 300 coś na premierę, czy tam 280, 320, a teraz to stoi po 900, no to tak, nie? U mnie też rządził, ale już wysypywał mi się wszędzie, z każdego pokoju, z każdej szuflady, w sypialni otwieram Wii U, Wii. Tu otwieram PS2, Xbox, PS3, Xbox 360. Tam otwieram PSP, 8-bit, Dreamcast, Amiga. No kuźwa. I się pożygałem w pewnym momencie, mówię, dosyć. A to wiesz, to jest głupota. No to już wiesz, ludzie sobie dali, bo oni potrzebnie to kupowali, to ścierwo, po 250 zł w cyfrze. Ja kupuję, stwierdziłem, 50% minimum przecena i nie jakieś gry, wiecie, te AAA, tylko indory, bo to mnie interesuje. Na AAA to też czekam, no 60%, wiecie, jak jest jakiś tam hicior za 59 zł, to można kupić, nie? Jakiś ten AAA, nie?
Nie będę dawał 250 zł za cyfrową wersję gry, no w żadnym wypadku. No szanujmy, szanujmy się i nasz portfel, nie? Ja zrobiłem save'a, czy nie? Bo już nie wiem. Aha, te duchy mnie nie zabijają. Dobra, tutaj jakiś złoty szkielet. Nie no, robimy load. Tu jest napaćkane strasznie w tej planszy. Co te dwójeczki dają, tak z ciekawości zapytam. A te się podnoszą, dobra. Ło, tu się zapadło. Dobra, save go. Tak, no najlepszy jest zapach sprzętu, ale to wszystko zależy od człowieka, wiesz, bo strudzik się drogi, bo to nie zawsze chodzi o to, o ten zapach i obcowanie ze sprzętem dla niektórych. Bo dla mnie na przykład obcowanie z mikrokomputerem jest super i to najbardziej lubię, ale dla niektórych wystarczy obcowanie z daną grą, niekoniecznie odpaloną na oryginalnym sprzęcie, bo on ma w głowie, już to mówiłem kiedyś, on ma nostalgię do danego tytułu, danej gry i muzyka z tej gry, grafika mu przywołuje te nostalgiczne myśli, wspomnienia, dzieciństwo. A innemu właśnie ta klawiatura, że musi mieć oryginalną klawiaturę czy oryginalny sprzęt w dłoniach trzymać. Wszystko zależy od człowieka. Spokojnie, Piotrek, to zbieraj właśnie takie najlepsze są momenty jak o, teraz jeszcze trochę poczekaj, zacząć zbierać na PS4 używki albo na PS3, teraz zbierać używki to ta po taniości, a nie zbierać ich na premierę. O, jaki odporny on był. Czas pokaże, może dają być jak z filmami, że to będzie oszczędność na naszej kieszeni, a może być gorzej. Zobaczymy. No, Piotrek. On się zapada. Co tam rzuca? Ten kościotrup to rzuca, dziadostwo. Ojej, nie zauważyłem tego. Tu jest napaćkane strasznie. Jak się patrzę tu i tu, to... Dobra. Jeszcze tu mi się zapadło. Ja tylko wam mówię swoje przemyślenia po długoletnim zbieractwie i posiadaniu bardzo dużej kolekcji gier. Do jakich w końcu doszedłem troszkę może za późno przemyśleń, ale wy nie musicie się tym sugerować. To jest moja opinia, a wasza może być w zupełności inna, bo na tym to polega. Sam się kiedyś dałem pociąć za limitki jakieś, no, Stormwind na Dreamcasta sprowadzany z Japonii, którego jeszcze celnicy otwarli i doliczyli cło 150 zł i mi wyszedł chyba 750, a jeszcze go otwarli, to go trochę zniszczyli, wiecie, no. No, to nie ma co uderzać, bo to się nie wyrobimy. A, no panowie, kurde, szanujmy się troszkę. A tutaj mi tak gnębicie. Dobra. Tu coś jest? Nie ma. Idziemy.
Tak, no tak może być w 74 Pepie i też myślę, że tak będzie właśnie. VHS-y? Tak, Ceru, te VHS-y to stoją u rodziców, taka jest zrobiona półka duża i jest zasłonięta zasłoną, więc ich nie widać, ale tam cały czas stoją. Ja, ale to też trzeba się zastanowić nad tym, bo wiesz, Struzikcie, ja w pewnym momencie miałem, teraz mam chyba z 18 retrosprzętów, a miałem około 20 retrosprzętów, a stwierdziłem, że niektórych nie wyciągam z szuflady, więc to trzeba się zastanowić, czy sama chęć posiadania mnie kręci, że on leży w szufladzie i ja wiem, że on tam jest i się brandzluje, czy chcę go używać. Ja używałem Atari 800 XLC64, Amiga CD32 na bieżąco, oprócz tego PlayStation 2 miałem podłączone Dreamcasta, Wii U, PS3, PS4 i się okazało, że no nie ma takiej doby, no nie ma takiej doby, panowie. No. Więc zostawiam sobie tylko te sprzęty, które naprawdę używam, a sama chęć posiadania mnie nie kręci już, bo... Ale wiem, że są ludzie, których kręci sama chęć posiadania, bo na tym polega kolekcjonerstwo, nie? Więc pozbyłam się tych sprzętów, które leżą mi w szufladach i nieużywane są przez 2 lata, 3. Ale znam ludzi, którzy kupują sprzęt i od razu go pakują do wora i on ma i on już się cieszy, wiesz? No. A to, że go nie używa, no to już jest inna drocha. No i ciekawe, czy ja teraz przeskoczę, panowie. Lepiej się nie sejwować. No właśnie. Ja dałem radę. O, ale spadłem. Brak miejsca i brak czasu. To są największe problemy. Tylko tak mówię, że dla samego kolekcjonowania to czas nie jest ważny, ale dla grania na tym, no to... To jednak jest ważne wtedy. Więc każdy tu ma swoje podejście, tak jak mówię, i bo wiecie, znałem gościa, który mi na przykład dzwonił do mnie i namiętnie był u mnie, jedną Amigę CD32 mu sprzedałem, bo miałem dwie, ale żona miała ten znaczek Amiga CD32 trochę odklejony, a ta druga moja była perfekto od igły, to on mnie męczył, że on mi dołożył ileś tam 100 czy 150, żebym mu sprzedał tą drugą Amigę CD32. Ja powiedziałem, nie ichu, bo ta zostaje u mnie. No i tak tą Amigę spakował do kartonu, tylko on musiał mieć ją w idealnym stanie i tak na niej nie grał. Tylko chciał mieć tą, co ja mam, to wiesz, no ja na swoje ciupę mam tego Terrible Fire, ciupę na Amidze używam, no ale on chciał mieć tą, wiecie, bo, ale to wszystko zależy od człowieka. To ja go nie neguję, bo sama chęć posiadania dla niektórych jest ważna, ale nieraz to idzie w złą stronę, no. Ja też tego żałuję, ale później odkupiłem, no i na szczęście Ceru, więc... Komodorka ci mogę opierdzielić za bezcen, Ceru, jak chcesz, tobie, albo dam ci w jakimś konkursie. I tam jest taki kartridż, na nim 120 najlepszych gier, o! To się dogadamy. Wkładasz kartridż, nie musisz magnetofonu, ani stacji dysków, ani nic. Ten kartridż ci wystarcza z Micro Pro Soccer. Chłopie, patrz, pokażę ci zaraz, zaraz cię podniecę, patrz. Chłopie, zobacz. Micro Pro Soccer, Diana Sisters, Prince of Persia, 100 czy 120 gier na komodorka. Komodorka ci dam za darmo, a tu się dogadamy, a tu zobacz co jest. Flimbo, Introszone Karate, Klax i Fiendish Freddy. I kurde, i ci wystarczy. Z kartridżami się dogadamy, a Komodorka se weźmiesz za free. Moją Dominikę.
bądź, kuźwa. Jak zdrowie moje? No dobrze, ja to czosnek jak miód i poszło. I jeszcze live wam robiłem. No i... Szanujmy się, chłopaki, ty kościotrupie paskudny, ty. O, na stykulca. Dobra. Save. Jeszcze telewizor CRT ci dam celu do tego, mam 4. Bo jest super, całe przechodziłem. Czekam na wersję na Atari, ale kurczę, coś robią i robią tą wersję. No i co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Pierwszy raz te trumny są takie, no dobra, nie mnie zabiją, bo tu coś przyszedł jakiś komunikat. Sztabu. Tak, dokładnie, Repip tam coś pisze. Ja książki, ale już mi starczy książek. Ja sobie te, wiecie, te pokupowałem z Allegro, te książki z młodości, których tam mi brakowało, żeby skompletować serię niektóre i mam śmieszne ceny one mają teraz, to... Nowe książki rzadko kupuję, chodzi mi o te jakieś nowych autorów. Ale coś tam się nieraz zdarzy, czy dostanę w prezencie. Kupiłem sobie Lovecrafta z biura opowiadań, taki gruby. Tam jakiś wiatr wieje. A czekajcie, a tam to skoczyć? No właśnie, może tu rozwiążę sprawę. Ojej! Jeszcze raz. Najbardziej to rozbujać. O kuźwa. No żeż ty, ale dobra, tu też można. Takiego grubego kupiłem Lovecrafta z biura opowiadań. Czy mi kobieta kupiła, już nie pamiętam. Jest żarcie. Nie tu, a tu padł, dobra. No jaka mędra, muszę wejść tam i go zabić. Fajnie. Marku. A, żeż w mordę. O, a mi kurczę... Czekajcie, bo mi przyszła wiadomość, że coś czeka na mnie w paczku. A nie, wysłana została na szczęście, bo już chyba te komiksy, co tam sobie zamówiłem, przyszły. Ja tu lecę teraz, dam radę. No a ja ciebie.
ale co ja robię w ogóle jak dziecko? Przepraszam bardzo. Męczący, no ale stary, no jak się gra pierwszy raz w taką trudną grę, to inaczej tego nie widzę. Jakbym miał to masterować, nie, to bym przez okno wyrzucił. O, na przykład to. Bo to w Castlevanii na schody nie możesz skoczyć, wiesz. No przydałby się pod jakimś przyciskiem na Lali Save, to byłoby nam łatwiej. Większość przechodziłem, ale wszystkie nie tam na tych nowych, tylko ten pierwszy przeszedłem z tych nowych. A tak to... No nie wszystkie, bo mnie tam trójka zmuliła. Jedynkę, dwójkę, trójka mnie zmuliła, Tomb Raidera mówię o początkach. I tu już nie jechałem dalej. Później Tomb Raider Anniversary, ten remake jedynki. I te nowe to chyba te, co były w okolicach Playa dwójki, Underworld i te to wszystkie. Aż do czasów kolejnego rebootu, to pierwszy ten reboot przeszedłem. A o tych starych to 1, 2 i 3 mnie zmuliła, bo była za długa według mnie. Jedynka genialna. Jedynka i Anniversary, no to są takie dla mnie najlepsze Tomb Raidery. Pamiętam, jak ten dinozaur wyszedł w jedynce. Jaka była podnieta. Szok. Albo to jest plansza cistern. Ojej, jak się tam głowiłem długo. Ten reboot, ta jedynka też mi się podoba, tylko że ona tam zabija więcej ludzi niż Rambo, kuźwa. No ale niech będzie to. No. Taki Uncharted trochę połączony z tą Raiderem, trochę więcej mogło być zagadek. Łożesz ty. Ale przyjemnie mi się grało. Z tych mini to ja bym tylko łyknął PC Engine Mini. Jest dużo fajnych szmapów, dużo gier, tam TurboGrafx zwał jak zwał. Dużo fajnych tytułów. To bym łyknął. Ale no już teraz to już mi się nie chce, bo... I tak może bym nie dał rady ograć wszystkiego. O rany boss, przepraszam bardzo, ale ten pomysł właśnie z tymi, że przelatujesz przez schody i od razu śmierć, to jest tak chybiony pomysł. TR2 Remake? Nie kojarzę. Lary, no tam grało się za młodo, ale jakoś taki szał mnie ominął. Ja już byłem za stary, żeby tak bardzo się podniecać, no bo ja nie grałem w te pierwsze części Larego, bo na PC-cie te CGA, VGA, czy tam jak tam było, czy na Herkulesie, nie, ale raczej na Herkulesie to nie było. To wtedy bym się mógł nimi podniecać, no ale na Atari ich nie było, ani na Commodore za bardzo. A PC-ta to już miałem później, więc wtedy mnie jakieś tam wirtualne, seksualne rzeczy mniej interesowały. Już byłem, człowiek był starszy trochę i
jakoś mi tak Larry nie zawładnął mną. Ale myślę, że miłośnicy point and clicków i takich właśnie gier z flirtami zwariowanych obok humoru to jak najbardziej. Ja może dlatego, że nie jestem miłośnikiem, doceniam, bo trochę przeszedłem parę w swoim życiu tych point and clicków, ale nie to, że to jest mój ulubiony gatunek. Ja tutaj na temat Residenta się wypowiadałem już, że doceniam, szanuję, ale dopiero przy czwórce się przekonałem, bo dla mnie to zawsze był taki, no grałem wcześniej w Alone in the Dark, nie? I tam był i klimat, i fabuła, i wiadomo, a Resident efektowne, efekciarskie wręcz, ale tak mi się wydawało, ta fabuła, taka kino klasy B, takie to, bo C nawet, te dialogi takie śmieszne, ten ekwipunek tak słabo zarządzanie nim zrobione. Ale doceniam tę serię, później już grałem czwórkę, piątkę, szóstkę, ale jedynka, dwójka, trójka to jakoś nie, jakoś mnie ominęła ta mania. Wolałem Alone in the Dark 1. Ale rozumiem ludzi, którym się podobają, nie to, że neguję coś tutaj. A czwórka też miała fabułę katastrofalną, ale się grało zarówno na kamerę i na widok. Na docelowanie, przepraszam, nie na grę, bo kamera widok, no to samo powiedziałem. Ze względu na to strzelanie takie super, laserowym celownikiem, gościowi w nogę, później w głowę, on kuca. Ło, a tu jeszcze na mniejsze, Feniksy, kurwa. Będzie po mnie, no. Ptaszki mnie załatwią. Ale to dobrze było. Ło, no odtąd chyba was Bóg opuścił. Ja dostaję tymi, co z niego wypada, to wtedy może mnie uszkodzić, tak rozumiem? Tym, co on niby robi kupę na mnie, to nie zabiera mi to energii. Jakieś diamentowa sowa to jest, nie Feniks, tylko jakaś sowa z klejnotów. No wy dziady. Narzesz ty. No przyjemny bosik. Jeszcze mnie załatwi? Nie. Ło, albo tak. Ło. No. Jest. No pewnie tak, tylko trzeba je mieć, 74 tepie. Dzisiaj to będzie jedyny live. Stage A. Retrofilu, to jesteś jeszcze właśnie... Ile tu jest do końca jeszcze tego? Żebyśmy się dzisiaj wyrobili. Bo tu w sumie więcej gadamy niż się skupiamy na tej grze, no ale i tak jest fajnie. To wręcz super. No, super muzyczka. Tryby, no to już znamy z każdej Castlevanii prawie, no w Bloodlines też tak było. Thank you.
Fajnie, że 51 osób wpadło i zachęcam do subskrypcji kanału Retroborsu. Ale fart, ale mnie zrzucił. Do włączenia dzwoneczka, do polubienia, co tam chcecie. Tutaj przechodzimy całe retrogry i całe indyki zakorzenione w retrograch. I oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału Larkadiusz, gdzie jest prawdziwe gramy na gazie i już będzie w piątek Larek, Nekroskop i ja i Texas Instrument Mikrokomputer, a w sobotę będzie ta sama ekipa i BBC Micro. W piątek od 14, w sobotę od 12. No i co tu, panowie, trzeba zjełać? Może się nie będę zjełać, może coś spieprzyłem tutaj. No nie, chyba tu i w lewo, czekajcie. Tu trzeba dobrze. O ja ciebie. Kocham takie sceny. Czekajcie, jak go tak z wyskoku tu załatwi, nie będę się z nim męczył, bo on tam bruździ, no. No i dobra. Czemu w piątek? Bo dwa robimy wam pod żoną, Nekroskop przyjeżdża z tymi komputerami, to przyjeżdża na dwa dni, no to musimy piątek, sobota. Jest. Poszedł jak normalnie przecinak. Żeby uderzyć szybko, to musisz nacisnąć, ale żeby się chwycić, to musisz przytrzymać. I w tym momencie mi się włączał kręciołek. Ale tu przecież skoczę i... No ja cię... Przepraszam bardzo, ale jak dziecko, no ale sterowanie w tej grze to nie jest jej mocny atut, według mnie. O, jest, dobra. Tutaj muzyczka świetna. Ach, te meduzy. Nie przepadam za nimi. Jeszcze jeżdżące te oczka na łańcuch czy oka. Ten trup mnie zepchnie, no tak, bo jak żeby inaczej, kuźwa. Brawo, brawo.
Ajajajajajaj. Tu ja mówię, tam poleci, to ominę sobie, wiecie? To zejdę na dół i ominę, ale nie, poleciało na dół, no i mnie załatwiło. Bardzo lubię Castlevanię i doceniam, że to była pierwsza 16-bitowa, ale będę szczery, no, to jest gra średnio dobra. Na pewno moje wrażenie, wiecie, większe by było, gdybym ją w 91 ogrywał. Bloodlines, super gra. Ta. No. Można przejść. Świetna muzyka, świetny klimat. Kiepski bohater, ale to pogadamy sobie na ten temat jeszcze. Kiepska grafika bohatera i przeciwników. Anemia. Jest bardzo dużo timingu, czyli pamięciówka tu jest taka, że aż za duża. Jak jesteś w nowym miejscu i nie wiesz, to... to wystarczy jeden źle zadany cios, żeby cię strącić w przepaść, czy gdzieś. Słaba to nie, to za bardzo bym pojechał. No, Marek, ty masz skalę, wiesz, albo hu takie, albo słabe, albo wybitne. Ty innej skali nie masz. Dla ciebie są tylko rzeczy super lub beznadziejne, więc ja tu tak 6 na 10, 7 na 10. O, i to jest bardzo irytujące, przecież tam była ta podłoże. Czemu to się nie skroluje i tam nie możesz się odrodzić, no. Klimat wybitny, muzyka świetna. Znowu to samo, bo ja gadam zamiast grać. Trudniejsza? Zdecydowanie łatwiejsza. W online też grałem pierwszy raz, a szło jak złoto. Ajajaj. Zdecydowanie według mnie łatwiejsza poprzez większą responsywność postaci i szybszą możliwość sterowania nim i reagowania na reakcję. A ten, to nim zareaguje, to... Czekajcie, ja sobie tu wskoczę, nie wskoczę. Czy Bloodlines, może źle powiedziałem, pierwszy raz grałem na poważnie, przecież tam była ta platforma. I mi się zdecydowanie lepiej grało, łatwiej i... no i przyjemniej. Ja ciebie! Chyba na tą półkę, o. Tak jest. Ja chciałem na tamtą półkę, tam się chyba w ogóle nie da. To trzeba wymasterować po prostu, znać na pamięć tę grę, wiecie? Jeszcze mnie zahaczyło w głowę. Dobra, idę z tej planszy, bo mnie irytuje.
A nie tu, ojej, jeszcze tam, Ranysiu. Aha. Tak, bo tam jeszcze ta postać, nie dało się w ogóle sterować skokiem. To dopiero było trudne. Tutaj coś się im da sterować. To nie jest ten facet zbyt zwinny, ale... Nie, czekajcie, ja sobie zapalę, bo zaraz naprawdę też wyrzucę przez okno, bo się nie staram wcale, bo my już nie mam chęci się starać. A poza tym, no, irytujące jest, ale damy radę do końca, nie martwcie się. Idę do toalety. No tak, tak. Tylko wiesz, też bym się nad tym zastanawiał, że gdzieś dochodzę i... No ale ta gra wystarczyła długo dzięki temu, bo dochodzę gdzieś i znowu muszę planszę poznać i głupio tracę życie na tych schodach czy na tych upadkach teraz. Dochodzę tu z 5 życiami i je wszystkie tracę, to bym bez systemu kodów, nie wiem czy to był kod, czy to były kody jakieś, czy był system save'ów jakiś w tej grze normalnie, bo bym też pada mógł rozwalić o ścianę dochodząc tu na 5 życiach i 5 tracąc w tym miejscu, no nie? Marku, niech ci będzie. Ja pewnie powiem, że słaba, ale wiesz, jak uważaj, jak chcesz. Co, Montucha? Co, kochanie? Śpisz sobie? Kochany jesteś, tak, kochaniutki. Mój kochany piesek. Jak? Tu mam dwa pety, Marku. Ja ci policzę, to jest trzeci papieros, odkąd... No bo nie wylewałem tutaj tego. No, jeden poszedł tam, to fakt, cztery. Storm Warrior, tak, Storm Warrior, pamiętam. Mega Mark Coxey, no, super, super gra, muzyka, a czy... Tak, ta gra też była dobra. Ale z takich właśnie gier to najlepszy był według mnie tam najmniej znana, czyli... Demon's Kiss. To była giera, komnatuwa taka. Na Commodore'ka. Właśnie z podobnym bohaterem, z takimi podobnymi zasadami. Z gier komputerów. No mam tak, SNES-a, Mega Drive'a, Commodore 64, Dreamcast'a. Elite, tak, Elite to byli potentaci wówczas. Ja przygotuję listę w takim wolnym czasie kiedyś, tylko że wiedział, że trzeba poświęcić na to tydzień chyba. I tam ci Krzysiu kiedyś wyślesz mail na centralna@gazie.eu, to ci wyślę.
Elite miało dużo konwersji z salonów gier. No i dobra firma to była, dobra, bo i Ikari Warriors, i Joes & Goblins, dużo tytułów. Nie, to nie pójdzie, przykro, bardzo to zostawiam, to jest super sprzęcik, świetny klimat. Fakt, że dużo gier też jest takich sobie, ale te niektóre są wybitne i Vector Patrol, Vector Pilot i w ogóle ten klimat, który tam się wydziela. Przy Vectrexie to żadna inna konsola tego nie oddaje, więc żaden inny sprzęt. Więc Vectrexik zostaje, bo to raczej na wartości tracić nie będzie, a już nie chodzi o to, bo naprawdę jak włączasz i ten kineskop zaczyna ten tuż tak buczeć i za chwilę ten kontrast i 50 klatek na sekundę, miodzio. Ta płynność, no i wektorki. No, liczę, że też ten facet, co zrobił Vector Pilot i Vector Patrol, to on coś jeszcze wyda na Vectrexa. Chris Tatz. Bardzo dobry, bardzo zdolny człowiek, naprawdę. Save to nie wiem, czy jest szansa zrobić, czy lepiej load, bo już teraz zapomniałem, gdzie jestem. Tu, dobra. Powoli pykać, no ale nie, na dół tutaj ma co jechać. O. I tu sejlik. I teraz będą się zapadać. Ajżeż ty mendo. No tak safe co chwilę, no ale co zrobić? A może tu będzie żarcie? Nie. O ja ciebie. No szkoda, że właśnie w tej planszy pionowej w górę nie ma, w tym momencie jak spadasz z scrollu w dół, że przeżyłeś. Pomimo, że tam jest ta platforma, powinieneś przeżyć. Jednak save'a zrobimy, nie będziemy się męczyć. O. Tak, dokładnie. Asteroid wyglądało tak jak gry na Vectrexie. Strzała, jak już tej planszy nie przejdziemy teraz. Dobrze. Tak, ten wektorki białe, jak jeszcze narzucisz ten ten ekranik na przód Vectrexa, ekranik tą folię kolorową, to super to wygląda. Sam fakt, jak to się porusza, jak ten Vector Patrol, tam jest szczegółów i to tak szybko się porusza i 50 klatek. Super wersja. Vector Pilot tak samo. O, energię nam dali. No w sumie fakt, jak jedno stracę, to nic się nie stanie, ale wtedy mnie cofnąć może daleko. O, chyba bosik jakiś. Jakieś robaki, meduza pewnie, a nie, mumia.
zaś tutaj. I po chłopie. Udało się. No łatwy. Potwór spaghetti, tak jest. Ostatnia plansza retrofilu. Ta jest przedostatnia. Jakieś zombiaki z mieczami bez głowy. O rany, i on mi tu wchodzi. O ja ciebie. Genialna muzyka. No to dobrze. No może w trzygodzinnym live'ie się wyrobimy. Ach, chciałem go tak z zaskoczenia, ale niech chapsnął. O rany, ta jeszcze z tyłu te. No tak, 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 tak. Piły. Aha, ona się podnosi jak wejdę, dobra. A, i od razu zgon. To nie tak fajnie. No i dochodzisz tu pierwszy raz, jak grasz, jak jesteś łebkiem i tu tracisz ze 3 życia spokojnie. Zanim obczaisz, o co chodzi z tą piłą. Więc gra też mogła być bardzo irytująca za młodu. A ona sama rusza. Myślałem, że jak ja się ruszę, to rusza. Żartowni się. No to jest... A, tak... No co zrobić? Życie.
Kto nie lubi spaghetti? Czekajcie. Stare było, no stare spaghetti. Kolce. Tak mnie ciekawi, czy naprawdę tych schodów się nigdy w każdej Castlevanii nie dało inaczej rozwiązać? Tak jak grasz, to masz taki nawyk, że skocz na schody, żeby się zatrzymać na nich, no bo to jako platformy, nie? Ale to trzeba się tego oduczyć. Tam są kolce jeszcze. Jaj, mało brakowało. Przecież tutaj to jak dochodziłeś za epka, to wszystkie życia mogły się iść kochać. Znaczy, może tu były kody? O kurde, wszedł mi od razu, no nie wierzę. Od razu mi wszedł. Nie wchodź od razu, chłopie, bo chciałem to wziąć najpierw. No. Dawać jedzenie. Sejwik. Na pewno się dało, tylko wiesz, no tu jestem już w ostatniej planszy i wszystkie życia tutaj. I w tym momencie rage taki, że... O, jest żarcie. Trzymaj się, Iwo. Iwo, przechodziłeś to na jednym tym? Bez kontynuacji, masterowałeś to? Napisz chłopie chociaż, bo ty tam więcej grałeś na SNESie niż ja. Oj, oj, oj. Aha, za dobra. No tak, jak już wejdzie na schody, to już nie skoczy. O ja ciebie. O ja ciebie. Nie, nieraz ta gra to jest koszmarek. Na przykład tutaj z tymi schodami ten motyw. Na życiu to może nie, ale może na kredycie jednym, bez kontynuacji, nie? Uff. I tu wejście? Uff. Durna plansza, naprawdę trudna. Trudna. Pewnie znowu będzie z 6 bossów, albo po 3 fazy jednego. Wszystko. Na rzecz ty. No dobra, tak się zasejwujemy. Ja tych żyć mamy 5.
całą energią. Nic nie mamy żadnej broni, cholera. To nie wiem, czy to był dobry pomysł. No ty dziadu. Irytujący, bo jest mało czasu mi na ucieczkę. Tak, tak. To nie wolno go od razu bić, bo nie tam nie trafia, zanim on się... No właśnie, nieraz się nie trafiało, wiesz? No właśnie, i tutaj wkurzające jest to, że jak on upadnie, to nie raz, od razu go nie trafiasz, wiesz? No kurde, jeszcze mnie... Ale wiesz, najbardziej wkurzające, że jak on spada i ty ładujesz, to nic mu nie możesz zrobić. Jak po trafieniu, pierwszy raz jak spada, tak, tutaj. O, ale jak tu jak... I go balnę od razu. No tak może... Kurwa mać. To jest dziwko, ty. Wyżesz ty szmaciarzu. Jeszcze mi tu ci... Aj, czyż ty... Tu nieraz sobie go trzeba tak zostawić, żeby nie za blisko tej platformy go walnąć. No kuźwa, no nie wierzę. Wiecie co? Idź. To było nie fair zagranie.
Mendoza, no dwie kreski mu zostaje. Zaraz, zaraz będzie po nim. Ale są emocje. Dobra, po chłopie. Ma te zagrania takie, o jak to właśnie, że to jest, no kurwa mać, przepraszam bardzo, ale... Kuźwa, no wiesz co? Od razu trzeba się schylić. No ale jak się od razu schylisz, to masz za blisko niego i tym drugim ciosem cię może dopaść. Paskudna. Aż się wątek popatrzył. Motuj, wszystko gra! Maciarzu ty, no tak żarło i zdechło, bo żeś wymyślił jakieś popieprzone komba, no kuźwa, no. Wypadniesz z rytmu i od razu cię nie ma, no, taka jest prawda. On tak mruga przez chwilę, wtedy jest nie... Ej, wiesz ty. Thank you.
pełnej broni nie mam. Mało lepi, no mało lepi go. Jakby go tym może kręciołkiem. Nie no, damy radę, tylko to jest do... Ty mendo, ty. Tu się zapominam, że on wybucha. Tu już ma takie głupie ataki od razu. No. Już ty szmak. Ojojojoj. Żeby nie stracić tak wtedy, jak on wybucha, tylko to jest piąty atak, czy który? No, jeszcze strzeliła Mendoza, no. Da się, ale myślę, że ci chce się skakać, jak on w tym czasie tam jeszcze może strzelić pociskiem celu. To jest dobra taktyka, tylko trzeba praktycznie robić to idealnie i... Trzeba uderzyć go, jak on przestaje być mrugający, wiesz? Wtedy tylko ten cios wchodzi. O, och tyś, szmaciarko. No, kurde, i jeszcze na analogu się nie schyliła menda, no. No i znowu ten sam błąd, bo już chciałem uciekać. Teraz zaś będzie... Trzeba być na tyle daleko, żeby... Kuźwa, no nie wierzę. Tym nosem. No musiał mnie tym nosem sięgnąć, no. Dziobem. Dziobaku ty. Montek, jaja mu odgryź. A on tak robił teraz. Zabrałeś się za bardzo? Na jakoście? Kochany jesteś. Uj, ty mordo moja kochana. A może tak być? No to teraz go drugim orężem. Ty! No i już, a on mnie akurat... Chyba akurat teraz to on mnie klepie. Wiesz? Teraz nie dali dwóch.
Ja pieprzam teraz i nie bawię się w jakieś te albo dostanie, albo nie. Dziobaku ty. Dziobaku ty pieprzony. No i kuźwa. Dziobaku ty. No bycie chudy byk. Bycie chudy byk normalnie. Nie ma, że boli. Dobra, jest długi page. Kurwo, ty jebana, przepraszam bardzo, bo... Montek, co się tu dzieje? Co się tu dzieje, Montek? Co się tu wyprawia? No co, kochani, przynieś piłeczkę, rzucę ci piłeczkę. No, no, smutne. A miało być tak pięknie i krótko dzisiaj, 2 godziny 50. Ja się montuj zaniepokoił, wiecie? Kibicuj panu. Ścierwoty. Faja. Safe. Montuś, dzięki, że pomogłeś. Kibicowałeś mi, brawo. Sparłeś mnie, dawaj buziaczka, chodź do tu do mnie. Sparłeś mnie i tak to dzięki tobie, Montusiu. Swoim serduszkiem, wielkimi zębami zajaram. Tak jest. Tak, dziękuję ci, mój rycerzu, ty. Chodź, balkon ci otworzę. I jeszcze kawałek będziemy szli na dół. Poczekaj, i najpierw na balkon. Najpierw na balkon, tak, a później na górę. O, jasna morda, panowie. Ale było irytujące, że mi ręce bolą. Wiem, domyślam się, ale myślę, że takiego głupka nie będzie, to trzeba będzie tak timingować te uderzenia w niego. Dobre by było. Ha, no usagi, byśmy się pośmiali. No w sumie najgorszy, bo z jakiego grałem w życiu, to już opowiadałem wam, że najgorszy. Najgorszy ze wszystkich. To był w Castlevanii, Lords of Shadow, z tego dodatku DLC ostatniego, ten Forgotten One. O jasna morda, co tam się działo? O ja pierdyka. Zero błędu, dwa dni, ale nie bite, no bo bym się pociął. Ale parę godzin, jeden dzień później myśl planowanie w głowie i drugi dzień. Spoko, spoko, Krzysiek Hospes. To był najgorszy boss chyba w historii moich potyczek.
Krzysiek Hospes, no nas, nie mam nasnestego. Mam to na tym karcidżu z AliExpress oraz w SNES-u SD to mam. O. A tu nie ma na tej składance tej gry, nie wiedzieć czemu, no ale osobno jest na szczęście Symphony of the Night i Rondo of Blood. No, Krzysiek na pewno, on się ze wszystkimi zaprzyjaźnia, bo to jest słodziak. A tak patrzył, tak, co się dzieje. Pan się denerwuje, trzeba zadziałać. Panie Tomaszu, piątek Texas Instrument od 14 do 23, a w sobotę od 12 do 23 BBC Micro i gość specjalny Nekroskop, no i oczywiście Larek, bo prawdziwe gramy na gazie. Tak, tak, ma, no ojciec u mnie był takim bossem, bo korki wyłączał. No ta kula X jest ładniejsza, to trzeba przyznać. Więc w niedzielę raczej live'a nie liczcie na niedzielnego live'a, chociaż znając mnie to może być różnie, że może jakieś krótkie niedziele zrobimy. On chyba czai bardzo, że tutaj coś jest grane, że jakieś, do jakichś ludzi gadam, że tam jestem w ekranie, coś tam czai po swojemu. On już wie, kiedy jest transmisja, ale się przygotowuje, to on już idzie, tutaj siada. Jak się z wami żegnam i mówię cześć chłopaki, to on już jak odgłos wyłączania transmisji, to już wie, że na dwóch idzie. No, myślę, że w czwartek, bo będę sprzątał, tu muszę trochę ogarnąć, bo kibla tych kafelek w toalecie to nie myłem. A tam od papierosów, to jak przemyję, to będą brązowe rzeki płynąć. Jaki samolocik? No jest, on tu ma już obczajone. Tam patrzył się na mnie, jak pierwszy raz było, to obserwował mnie. Najpierw psy w telewizji go interesowały, chociaż filmy z psami jak lecą, to patrzy. Nieraz w ogóle tak popatrzy na jakiegoś konia, czy na coś tam. Ale najpierw jak mu na YouTube włączałem psy czy koty, to o, nie wiedział, co się dzieje, kurde, co tu jest. Odgłosy tam w telewizorze, ten pies. Ale później już wie, że to już telewizja jest i tam nieraz sobie popatrzy, a nieraz to ma w dupie, nie? A, Skyforce Reloaded. No to w tygodniu, a w tym to może już nie, bo trochę mam dość tej gry. Ale w tygodniu jakoś będzie, bo chcemy to przejść, tam jest za dużo grindu. Bo co ma, kilo 30? To kilo 30 to Montek ma ten ucho. Dobra, jedziemy. A, kurczaczek. Kurciacio! Jak to Montuś mówi? Że ja mówię, ale tak sobie wyobrażam, że on tak mówi. Kurciacio! No i znowu. Znowu kurciacio, Montek byłby dumny, Montek lubi to. Następny agent, ciekawe jaki. Tutaj Bloodlines, bo ci bossowie końcowi nie byli tacy aż trudni, jak no, przez to sterowanie tą postacią, nie?
jeszcze było łatwiejsze, co? Co on tu będzie robił? Aha, jakieś ataki, dobra. Trochę dostał. Aha, dobra, coś tam wiemy, gargulec. Myślę, że będzie mniejszy problem niż z tamtym. Ajajaj. Trzeba jeszcze na te stalaktyty uważać. Aha, tu się nie da przed tym schylić, no to szkoda. Najlepiej go od tyłu, jak on ląduje. Tam jest mało miejsca wtedy. Pół energii mu zabieram, zobaczymy. Czekajcie, dobra, niech mnie zabije, bo Wątek chce wejść. Chodź, Wątek, następny potwór, trzeba go zjeść. Trzeba zjeść następnego potwora, chłopcze. Jeszcze jeden potwór czy dwa, poczekaj. Musimy zabić parę potworów, wiesz, Wątusiu? Kurdele bele, no. No, teraz czemu go nie trafiłem, tak z ciekawości zapytam. Dobra, tego trzeba będzie chyba na spokoju, wiecie? Ajajajajajaj. Ażeż ty mnie zahaczył teraz. Jeszcze? Po chłopie. Taki boss, to ja tak go wciągamy. Nie, no tak? No, mój kochany, zaraz kochany. Po chłopie. Jeszcze Wątek parę potworów. Ale potworów wiesz, idź no piłeczki poszukaj, idź no. Kurczaczki, dawać kurczaczki, tak jest. Demon's Quest, a to jest super gra, to jest wybitna gra. Ten to był tak, dokładnie jest chyba. Następny, 15 losów porządku. No śmiertka już, to już chyba przedostatni. Zawsze jest ta śmiertka. O! Ale co tu się wyprawia, to jeszcze nie wiem. No dobra, tu będzie chyba grubo, wiecie? Jeszcze nie mam żadnych do rzucania pierdół. Jak on to rzuca? Teraz będzie co robił. No
A jeszcze mi przyciąga, ojej. Będzie gruby szajs. Do drugiej rano chyba. Ten początek, co tu on robi? Rzuca takim dziadostwem, że ja nawet nie wiem. Ja to, aha, ja to mogę zestrzelić, dobra. Tylko niekoniecznie zawsze. Teraz będzie kosą rzucał. Ach, tu jeszcze uciec trzeba. No może nie będzie tak źle. To jeszcze jakby ten chłop mój... Aha, tu trzeba będzie się, wiecie czym robić tym... O, nie tak walczyć, tylko tym kręciołkiem mi się wydaje. Będziemy mieć. Wejdę tam z całą energią, no właśnie. Tylko że będziemy pewnie drugą, trzecią fazę, wiecie jak to z tymi śmiertkami bywa. Kręciołek to też jest taki fajny, że... Jak jeszcze mnie tu drasnął. Ojej, on zacznie się, zanim on się weźmie o to kręcenie. To jest taki refleksjarz, ten nasz bohater, taki zabójca demonów. Normalnie, że szok. Jeden z najbardziej anemicznych bohaterów gier wideo. To jest właśnie dzisiejszy gostek. Dobra, nie ma co tym kręcić, tylko trzeba napieprzać, bo było lepiej. Jak on się zbierze do kręcenia, to jest... Ja tu też nie widzę ucieczki z tego. No rzecz, ty. Jeszcze jakby to zawsze wchodziło, te skosy. A, źle skoczyłem. Grzybojedow, cześć, witamy i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jest kurwa anemia taka, że... Co za kuźwa? Tu mamy to opanowane, tylko że co z tego, jak nie zawsze wyjdzie, no. Ten początek jest najgorszy, jak on wali tymi... A w rogu, no może masz rację, że w rogu się ustawić... O, tu... No tak, no to może to być dobre. Na środku, a, to się kuźwa... Szedł od razu, tak szybko. Hmm.
Dobra, ale wiemy, że z tym rogiem może to działać. W prawym rogu się nad dubskiem. No ale w lewym co? Mówisz na tej platformie? Czy tu? No, dobra. Tu spróbujemy teraz. Przecież kuźba, no. Jeszcze przeleciało. No kurde, no jak to mnie teraz zahaczył? No i tu nie będzie znam ucieczki. O ja pierdyle. Jak tu uciec, wiesz? O kuźba, no. Jakbym wszedł na tą platformę i tak kręcił, to bym go trafiał jeszcze, wiecie? Tak sobie myślę. Tak sobie myśliłem. Jak wejdę tu na tą platformę i tu będę robił kręciołki. Na kucaka, o. Zobaczymy. Będę go trafiał w tym. Tylko ta będa mnie zrzuciła stąd, kurwa, nie wierzę. Idę z nim na wymianę, może co z tego będzie, wiesz? Raczej nie. Raczej nie. O, tak będziemy grać. O, tak go mam. Może. Nara. Wymaszowaliśmy. Jest sposób. I to najprostszy. I kurde, od razu byśmy wpadli, to byłoby 15 minut z głowy.
No, wreszcie jakąś broń dali. No, wampirzyku, wstawaj, bo tu już nie wiem, co się dzieje. A podobnie jak, trochę podobnie do Bloodlines, powiem wam. Musimy zobaczyć, co robi, bo tam było to wszystko szybsze, zdecydowanie w głowę pewnie, tak jak w Bloodlinesie. No, ale przy tej anemii to może być ciężko, dostał. Ja ciebie, te pociski przeskoczyć, to jest jakaś jedna wielka katastrofa. A wszystkie da się rozwalić. Dobra, to krzyżem nie może nie będzie tak źle. Może się osłaniać, po prostu rzucić krzyż i się osłaniać kręciołkiem, a ten kręciołek się też tak robi, jakby chciało, nie mógł. Dostał baty, dosłownie. No tak, on się tym osłoni. Kurwa, on się tego nie da przeskoczyć, bo to od razu zmienia kierunek. Ale to kurwa, no bez sensu. Idiotyzm. Rozwalam to, a to i tak się rozwala na mniejsze. Mądre to jest. Krzyż w łeb i kręciołek. No i tak będę próbował teraz. Zobaczymy, może w końcu coś wymyślimy, nie? Kręciołki to taki jest super pomysł ze sterowaniem. Kurwa mać. Nobel, kuźwa. Najfajniejszy pomysł kręcenie pejczem, kurwa, w tym. Że przytrzymujesz fire i kręcisz. To super jest pomysł. Kręciołek na kucaku, ja wiem, tylko że nieraz ci nie wejdzie, jesteś odwrócony tyłem lub... Dupa. Bez sensu to jest, no kręcę i wykręcić nie mogę. Zdecydowanie wolę kręcenie wora. No, teraz się tyłem odwrócił. O, idź pan w ciul. Spadnie energia, no to dobra, to czekaj, żeby zabić go tylko, czyli tą pierwszą fazę zabić. No i kurwa, pokręciłem i...
ale teraz wymyśliłem. Pierdolne tym zaraz, przepraszam was bardzo, ale naprawdę, to kręcenie wora tutaj, że to jest katastrofalne, no. Schybił, trafił, czy ci się uda to zniszczyć, czy ci się nie uda. Przecież po co zrobić sterownego chłopka, tylko trzeba mieć, kurwa, jaja ze stali, tak mówisz właśnie. On ma jaja ze stali, ten nasz bohater. Bo tak się rusza. Chyba nie odwrócił się, ja pierdyle. Przeskoczyć. Jak ja może będę rzucał to w to, rzucał będę w to krzyżem, a jego walił w łeb może. Nie, bez sensu. Nie, to są takie głupie, wiecie, to ja to rozumiem, jak boss jest trudny, tak, ten, nawet ten skaczący, co mnie tak irytował, ale to są takie głupie mechaniki, które wchodzą na chybił trafi niektóre, no właśnie, jak te. Może będę walił w łeb i tyle. Może nie zdąży wtedy tego, kurwa, puszczać czy coś. Na coś innego wymyśleć, bo mnie to irytuje. Wiem, że tak samo, tylko wiesz, na analogu to nie dano ci się nie odwróci, zanim klękniesz i minimalnie za wcześnie zaczniesz kręcić kręcioła i już na stojąco kręcisz. Kręcę kręcioła i co z tego? Jak ten kręcioł nie działa nieraz, no nie rozwali tego tak jak trzeba. No kurwa, no. Już
chęcią na analogu to jest chybił trafił tutaj. No. No chuj, przepraszam bardzo, ale... Nie mogę przeskoczyć jego strzału, bo one od razu idą w górę. Mówisz, żebym na dół jeszcze coś uderzał w czasie skoku? No zobaczymy, może masz rację teraz. Próbujemy tak. O! Retrofilu, coś chyba wymyśliłeś, wiesz? No! No, żeś wymyślił. Jest. Sam bym na to chyba nie wpadł. Uff. Aha, to jest jego to dziadostwo. A to się da rozwalić w ogóle? Czekajcie, sprawdzimy sobie, czy to się nie da rozwalić. Najlepiej te strzelających, te jego orby strzelające na takiego nieruchawego bohatera. I to wiecie, no super. Da to dziadostwo rozwalić w ogóle, czy nie? Tak się zapytał z ciekawości. Jest energia z tego, dobra, ale nie dużo. No zasejwujemy? Może lepiej nie. Żeśmy nic nie zrobili ciekawego. Czekajcie, tego małego orba muszę rozwalić. I wtedy jest energia. Dobra, i sejwujemy się. Dobra, mamy to. Nie mam tych już, cholera, a było tak dobrze. Dobra, dobra, nie jest źle. Nie jest źle, tylko mi się skończyły, skończyły mi się te dziady. Już będziemy, o, nie to, będziemy go sposobem brać, no i tyle, no. Jak mamy nieruchawego gościa, to co zrobić? Ale ja mam tylko dwie sztuki, czy trzy, wiesz? Trzeba chodzić między nimi, chyba nie tracić czasu na walkę, tylko chodzić, mi się wydaje, wiecie? Chociaż nie do końca, chociaż... Obczajmy to!
Tak myślę, tylko że wiesz, że... No one jak spadają, to też mi zabierają energię, wiesz? Trzeba je tak na pewniaka uderzyć. Dobra, tak będziemy go pykać i w końcu go pykniemy. Dobra, nie jest źle, jest tam 2 do 1 dla niego. Zmaściłem. Teraz źle. Co ty gadasz? Szkoda, że jeszcze te płomienie od niego. Szkoda, że one jeszcze upadają, wiecie? Ja pierdolę. Walczy bardziej z anemią naszego bohatera, niż sobie porównam tą walkę ostatnią w Bloodlines, jaka była fajna i do wymasterowania, to tutaj jest walka z tym, że dobrze się ustawisz. Kurwa, bym to... Teraz goście, kto wymyślił, że ten chłopak będzie posrany w gaciach chodził przez całą grę, to bym naprawdę... Dziobam go, dziobam, no. Kuźwa wrzucił na mnie płomienie, no. Pewnie jeszcze 5 faz będzie miał. Nie wierzę. Latająca piździawica po planszy, a Gostek... A tam jakiś kurwa z prędkością światła lata. Czekaj, Montek, jeszcze masz 6 kresek. Pomóż mi, Montek, musisz użyć swojej mocy! Jeszcze coś się wydarza teraz. Teraz prawdziwa walka dopiero. Thank you.
rano, panowie, no. No kurde, no. Nie dostał. No. Przecież widziałem to. Czy on zawsze to koło siebie stawia, czy nie? Kuźwa. Prawda. To jest taki powolny, że jak źle zrobisz ten ruch, to już jest dupa. No kuźwa, no. Jak już źle stoisz, jak już źle się przesuniesz, to już nie dasz rady się ustawić, bo to jest tak, ten gościu ma jaja ze stali, no. Nasrane w gaciach non-stop. No. Widziałem, że to tam jest, to chciałem się w prawo przesunąć, ale już było za późno. Jak się uda, że dobrze stoisz, to jest luzik. Jak ci się udaje, że dobrze stoisz nie na tych piorunach, to jest luz. Ale jak tylko źle staniesz, to jest... Gin ścierwo, diabelski pomiocie. No jeszcze pewnie z tym będę walczył. Dawaj mu krzyżem. Złe zakończenie będzie, bo mi teraz... Ja mnie znietoperek. Jest. A coś ma, jakiś ten trag ma wspólnego z retro, coś, jakaś przeróbka? O kuźwa, muszę zapalić montę, przykro mi. A to kobieta była, nie facet. Dlatego tak się ruszała wolno, no to wszystko jasne jest. No, gra się trochę rozkręciła pod koniec.
ale ogólnie no nie zmieniam swojego zdania, szczerze powiedziawszy. Brakuje bardzo dynamiki i tu jest jedno złe uderzenie i od razu jest może być zgon, mogą cię zepchnąć. Bardzo ślamazarny bohater i słabo animowany i brzydki po prostu. Do tego grafika przeciwników też mocno taka sobie, oprócz bossów, bo którzy byli w porządku. Klimacik jest, muzyka świetna. Ale ogólnie no... Nie chciałoby mi się tego masterować za cholerę dzisiaj. W tamtych czasach, jakbym nie miał innych gier na SNESa, to pewnie tak. Ale nie wiem, czy bym nie wyrzucił SNESa przez okno. Jak sobie porównam do Bloodlines, no to nie ma porównania nawet. To jest różnica klas. Nie jest słaba, jest po prostu średnio dobra. Jest niezła, o tak bym rzekł, niezła gra. Tak, no archaizmy kastlewaniowe tutaj się mają bardzo dobrze. Mają pożywkę z nas straszną. Nieraz nie walczymy z umiejętnościami, tylko walczymy z mechaniką tej gry. No kurczę, to jest właśnie ból, że wchodzisz po schodach, a tu kościotru, pek, wpadasz na schody, game over, dev, bo się ekran nie może zaskrolować, albo pod schodem już nic nie było, no. Niestety. Fajne pomysły, plus męcząca mechanika strasznie. Zdechło co zdechło, tak, Repcio, no. Wszystkie grzechy Castlevanii są w tej grze. Wszystkie. Beznadziejne schody, spadanie ze schodów, instant death, timing co do sekundy, powolność. Więc nie zaczynajcie swojej przygody z Castlevania od tej części, bo tylko się zrazicie, no. Bloodlines na Mega Drive'a dużo lepszy. Dużo. No i mam na Dracula X też dużo lepsza od tego. Na SNESa Dracula X. 6 na 10, to tak w okolicach starej oceny bym dał. Żółte w światło w retrometrze, takie no, żółte z minusem trochę. Potencjał jest, jak zawsze, no ale... Idziesz, jak wiesz co wyleć, no to tu się zatrzymujesz, uderzasz, ale jak nie wiesz, idziesz nagle, skacze na ciebie kościotrup, w tym dwa nietoperze i ty musisz... Tylko za późno ten cios wyprowadzisz już i już do przepaści dajmy na to. No i to takie mocno irytujące. Jak postać niesterowna, słabo animowana, brzydka, świetna muzyka, dobra miejscami grafika, miejscami bardzo dobra tła. Ten boss był fajny i nawet prosty. Niektórzy bossowie byli prości, a niektórzy byli no posrani. Schody to jest zmora tej serii. Zmora. I to nie jak mi ktoś powie, bo zawsze tak było w Castlevania, no zawsze to trzeba było wymyślić coś lepszego, a tu powodują jeszcze ten nagły zgon. Nie, oczywiście, że każdy może być, jakbym miał nostalgię do tego tytułu, pewnie bym go inaczej odbierał, jakbym za młodu grał, miałbym go wymasterowanego, to by mi się lepiej grało. No tutaj na przykład idziesz, tylko raz się skuścisz na świecznik i jest po tobie. No, w tym momencie, co tu pokazują. No ile największy plus za tą muzykę i za klimat, no. Grafika. Może być, oprócz postaci. Ja raczej nigdy już nie włączę. Masterować nie mam zamiaru. Jak chcę sobie pograć wręcznościową Castlevanię, to wolę Bloodlines, a jak Metroidvania, to są następne, dużo lepsze. Symphony of the Night, czy chociażby te z Game Boyów, Advance'ów. Nie, wiem, czy super gra i seria jakby rzucał nożami. Ja twierdzę, że Castlevania to jest bardzo dobra seria, tylko no nie każda seria ma super hitowe części, mają lepsze, mają gorsze. Od tej są gorsze Castlevanie, w Jozen Goblins też się trafiają paści takie jak, no nie ukrywajmy, że Gulden Joss to jest dobra gra, chyba za tego pana, który to przechodzi, tego pan Lenidiec, co tu wysłał nam, że przechodzi. Ale Gulden Joss jest po prostu średniakiem, bo jest bardzo trudny.
Nie mam zamiaru wszystkich Castlevanii. Kontry to wszystkie, stąd przejdziemy Castlevanię i może na tym się skończy. Mimo Dracula X, Symphony of the Night przejdziemy i jakieś różnego rodzaju wariacje na temat Castlevanii, Bloodstained. Nie, dziś to jako panowie. Ja myślałem, że tu my się do 10 wyrobimy i będzie spokój, a tu jest 11 prawie za 20. Z Mątkiem i spać, nie Mątek? Idziemy na dwór, a później spać. Nie? Moje kochanie. Moje biedactwo. Co jutro jest? Środa czy czwartek? Środa, nie? Jutro coś zrobimy, ale niedługiego. Panowie, a w czwartek odpoczynek, przed piątkiem i sobotą. A może dwa dni odpoczynku zobaczę, chociaż tęsknię się za wami, pewnie przyjdzie 18 i mi się zachce z wami spotkać, nie? Gwimperet na Atari to mnie nie zmuszą nawet tutaj, wiecie, czy torturami. A muzyczka wybitna, no. Negocjowalna. Jak od 1000 subów się przydarzy Jacku Filarski w przyszłym roku w połowie, to wtedy to się wydarzy. No to więc nie jest... Jak się okaże, że to będzie trwało półtora roku, no to będzie za półtora roku. No i tyle, no. Dracula X w ogóle jest ładniejszą zdecydowanie, to już był 90, który 5 chyba, nie? To już była końcówka SNES-a. A tu był początek, no. No to co, chłopaki, dziękuję wam powoli, Retrofilu, za pomoc dużą, Chris Hospes, Jacek Filarski, Ceru, Repip, Piotr Mal, Grzesiu Dewa, wszyscy, którzy byli, jak jeszcze napiszą. Wątek już jak to słyszy, to się zbiera. No, ASRT pewnie, Marek Wojciechowski. Wątek, chodź jeszcze się pokaż. Chodź, no tu się pokaż jeszcze, dawaj buziaka, idziemy. Dawaj buziaka, idziemy na górę, no chodź tu. Chodźcie tu, moja kochana mordko, no chodźcie tutaj, chodźcie tu do pana, tak, mój kochany mordko. Ale jestem wielkolud, a i ty cholero grałeś tyle. No i taka muzyczka i Love Me Tender, nie? Ach ty mordko, ty kochana. Siema chłopaki. Pan Tomasz, dzięki. Łukasz, trzymaj się. Zmęczyłem się trochę, wiecie? Do jutra jakby co. A jakby nie było, to mnie nie ma, no. Cześć.